12 października w Sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej w obwodzie lwowskim odbył się doroczny zjazd Róż Żywego Różańca archidiecezji lwowskiej. Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową i procesją eucharystyczną do 5 ołtarzy. Po nabożeństwie członkowie Róż Żywego Różańca wysłuchali konferencji księdza Antoniego Wiecha, ojca duchownego seminarium świętego Józefa. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, który w swoim kazaniu podkreślił, że różaniec jest skarbnicą łask i cudów, jeśli ta modlitwa jest odmawiana szczerze i z sercem. Przypomnę, że tradycję spotkań Róż Żywego Różańca w Sanktuarium Matki Bożej Rudkowskiej zapoczątkował kardynał Marian Jaworski, a sam ruch religijny, który nosi nazwę Żywy Różaniec, jest wspólnotą międzynarodową założoną przez błogosławioną Paulinę Marię Jarricot. Żywy Różaniec został zatwierdzony w 1832 roku przez papieża Grzegorza XVI. Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej Różą. Każdy członek Róży odmawia w ciągu miesiąca jedną z tajemnic Różańca codziennie. Na zakończenie mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił tablicę pamiątkową, która została zainstalowana przez parafian jako znak wdzięczności dla świętej pamięci księdza kanonika Gerarda Liryka. Proboszcz ten poczynił wiele wysiłków w celu odrestaurowania kościoła i przez wiele lat owocnie służył lokalnej wspólnocie parafialnej i dekanatowi Sambor. Archidiecezjalny kongres Róż Żywego Różańca zakończył się koncertem grupy kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa, którzy przybyli na zaproszenie kustosza sanktuarium, aby opowiedzieć o swojej drodze powołania, poprosić członków Róż o modlitwę i wsparcie duchowe oraz zachęcić młodych ludzi do słuchania, aby zrozumieć, do czego ich Bóg wzywa.